Rok szkolny w Suwałkach rozpocznie łącznie 12 130 uczniów, o 415 więcej niż w roku szkolnym 2021-2022, w tym 2065 przedszkolaków w przedszkolach publicznych i 171 przedszkolaków w przedszkolach niepublicznych. Naukę rozpocznie 805 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i 1269 uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Cieszymy się bardzo z tego, że mamy więcej uczniów. O ponad 400 uczniów będzie więcej w tym rozpoczynającym się roku szkolnym niż w poprzednim. Mamy nawet więcej nauczycieli. Rok szkolny rozpocznie 1247 nauczycieli, w tym 1006 kobiet i 241 mężczyzn. Średnia wieku nauczycieli wśród kobiet to 47 lat, a mężczyzn 48,5 roku. Rok szkolny rozpocznie również 466 pracowników administracji i obsługi. Udało nam się przeprowadzić tak nabór do szkół średnich, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy o ponad 250 uczniów w szkołach średnich więcej niż rok temu. Cieszymy się z tego, bo to więcej uczniów, więcej pracy. Nasze te szkoły będą w większym stopniu zapełnione uczniami. Bardzo duże zainteresowanie było naszymi liceami. Utworzyliśmy dodatkowo, pozaplanowo, tak można powiedzieć, 9 oddziałów w szkołach średnich. W zasadzie we wszystkich szkołach takie oddziały powstały, a najwięcej w trzecim LO. Do przedszkoli zostały przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie Suwałk. Nowością był nabór elektroniczny do szkół podstawowych na rok szkolny 2022-2023, który sprawdził się bardzo dobrze. Kończą się tam remonty, chociaż w niektórych szkołach jeszcze te prace budowlane, remontowe trwają. Dużo inwestujemy w poprawę bazy tej sportowej, przyszkolnej, bo w szkole podstawowej numer 5 na osiedlu Północ i w szkole podstawowej numer 7 będzie zmodernizowane boisko przyszkolne, w szkole podstawowej numer 2, w szkole podstawowej numer 10. Trwają prace na razie projektowe nad odbudową basenu przyszkolnego i również i w szkole podstawowej numer 2 był remont wykonany wewnątrz obiektu i w trzecim liceum i pierwsze liceum jest też w tej chwili remontowane, elewacja. Do suwalskich szkół będzie też uczęszczało 313 uczniów z Ukrainy. Trafią do polskich klas lub oddziałów przygotowawczych. Nauczyciele i dyrektorzy zadecydują o ich stopniu możliwości edukacyjnych, w tym języka polskiego. Troszeczkę mamy również emocji na początek roku szkolnego. Związki zawodowe uruchamiają protest. Protest dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, bo Związek Zawodowy i nauczyciele usłyszeli, że planowana jest podwyżka od nowego roku 9%, która nie satysfakcjonuje naszych pedagogów. Poprzednia ta podwyżka majowa też była nieduża, bo niedużo ponad 4%. Wiemy, jaki jest wskaźnik inflacji, prawie 16%. Tu problemem będzie również lawinowo rosnący koszt utrzymania budynków oświatowych związany z galopującymi cenami energii elektrycznej oraz cieplnej. Trwa ocena 41 propozycji zgłoszonych do suwalskiego budżetu obywatelskiego. Jest 8 projektów mikro, 20 małych i 11 dużych. Ich łączna szacunkowa wartość to 11 300 000 zł. Zatem konieczne jest głosowanie, gdyż kwota, którą miasto przeznaczyło na SBO, to 2 650 000 zł. Teraz komisja przystąpi do analizy tych wniosków, bo oczywiście trzeba sprawdzić pod względem tym formalnym, prawnym, czy one wypełniają te wszystkie wymagania wynikające z naszej uchwały Rady Miejskiej. Ocena potrwa do 12 września. Wtedy też zostanie opublikowana informacja o jej wynikach. Przedstawione zostaną tytuły projektów. Oczywiście mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszania odwołań, jeżeli projekty zdaniem komisji oceniającej nie będą mogły być poddane głosowaniu. Głosowanie rozpocznie się 10 października
i potrwa do 4 listopada. Na co zwracam uwagę, to to, że pojawiają się takie pomysły czasami w tych wnioskach bardzo interesujące. Widzimy, że radni Rady Miejskiej, bo chyba 6 radnych, zaangażowało się w składanie wniosków do budżetu obywatelskiego na przyszły rok i złożyli swoje propozycje. Pojawiło się bardzo dużo propozycji związanych z zielenią. Pojawiają się też projekty zgłaszane w latach ubiegłych, a które nie uzyskały odpowiedniej liczby głosów do realizacji. Niektóre z nich zostały już upublicznione w przestrzeni mediów społecznościowych przez samych wnioskodawców. Przebudowę kilku suwalskich ulic o łącznej długości 2 km 600 metrów i szacunkowej wartości prawie 21 milionów złotych władze Suwałk chcą sfinansować dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Dróg. Jeżeli uda się pozyskać środki, inwestycje będą mogły ruszyć już w przyszłym roku. Mamy możliwość ubiegania się o dotację. Ta dotacja wynosi do zadania maksymalnie 50%. Oczywiście zapotrzebowanie tutaj jest duże. Potrzeby są, powstają nowe osiedla, nowe ulice. Trzeba je utwardzać, trzeba je uzbrajać. Przygotowywane do realizacji ulice to Władysława Jagiełły, sięgaczy do ulicy Mieszka I, ulice Wiesławy Szymborskiej, Bolesława Prusa, Zbigniewa Herberta, 41. Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjska, a także Hiszpańska. Koszty budowy ulic są bardzo wysokie. One w ostatnich latach znacząco wzrosły. Jeszcze pamiętamy nie tak dawno, że kilometr ulicy budowało się za 2-3 miliony, a teraz chociażby ulicę Krzywulka, tam niecały kilometr jest, budujemy za ponad 5 milionów złotych, a jeżeli otrzymamy środki finansowe, bo nie wierzę, też jestem realistą, że jest 7 wniosków, to na pewno nie przejdzie. Jak będziemy mieli 2-3, to będzie bardzo dobrze. To będziemy budowali pewnie jeszcze dwukrotnie drożej niż to, co się dzieje na Krzywulce w tej chwili.